Chcieliśmy opowiedzieć Państwu pewną historię. Historię o tym, co robimy, o tym, jak to się zaczęło i o tym, że mamy szczęście, bowiem robimy to, co jest naszą pasją. Zapraszamy Państwa do Końskowoli koło Puław. Nasza historia zaczyna się w 1960 roku. Wtedy zaczęliśmy organizować własne gospodarstwo. Zaczynaliśmy praktycznie od zera, bowiem nie mieliśmy wtedy ani ziemi, ani narzędzi, ani funduszy. Nasza przygoda z roślinami rozpoczęła się na powierzchni kilkunastu arów. Zaczęliśmy od warzyw, kwiatów cebulowych, a celem w przyszłości były oczywiście drzewa i krzewy ozdobne. Naszym wielkim hobby były róże. W swojej szkółce mieliśmy w produkcji ponad 170 odmian tych roślin. Przez kolejne lata szkółka rosła w siłę. W 1965 roku na nabytej hektarowej działce powstał budynek gospodarczy. Zainwestowaliśmy też w budowę instalacji nawadniającej. Stopniowo wyposażaliśmy gospodarstwo w narzędzia i maszyny, najczęściej własnej konstrukcji. Jesteśmy bowiem laureatami pierwszej nagrody w konkursie i wystawie wynalazczości. Lata 70. w naszej szkółce to początek upraw pojemnikowych. Później zdecydowaliśmy się na specjalizację, dlatego zlikwidowaliśmy produkcję podkładek dla drzew owocowych, krzewów owocowych, roślin cebulowych, warzyw, a w dalszej kolejności z wielkim żalem krzewów róż, za które otrzymaliśmy na wystawach wiele medali. Dziś jesteśmy firmą rodzinną, w której pracuje już trzecie pokolenie. Produkujemy rośliny na 27 hektarach, w tym jest około 18 hektarów upraw pojemnikowych i około 6 hektarów w gruncie. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do zakładania mateczników kolekcji drzew i krzewów ozdobnych. Obecnie w szkółce znajduje się ponad 1500 gatunków i odmian. Pozwala to nam na obserwowanie i wprowadzanie do produkcji tych najbardziej wartościowych i sprawdzonych w naszych warunkach klimatycznych. Produkujemy bowiem tylko te rośliny, które później w Państwa ogrodach nie będą sprawiały problemów, będą rosły zdrowo i cieszyły oczy właścicieli. Oferujemy drzewa i krzewy liściaste i iglaste. Rośliny o barwnej korze, kolorowych czy pstrych liściach. Cieniolubne, o dekoracyjnych owocach, kwaśnolubne, karłowe, okrywowe, łożące, o zwisających pędach, o pokroju kulistym lub kolumnowym, zimozielone i żywopłotowe. Rośliny w pojemnikach i z gruntu. Formy szczepione, pienne oraz pnącze. Krótko mówiąc, do wyboru do koloru. Proponujemy bardzo szeroki asortyment gatunków i odmian, a rokrocznie do produkcji wprowadzamy około 25 nowych odmian. Każda roślina opuszczająca nasze gospodarstwo jest określana etykietą, często kolorową, z informacją o jej wymaganiach i zastosowaniu, co jednocześnie jest naszą gwarancją, że jest zdrowa i w dobrej kondycji. Oferujemy około 500 gatunków i odmian roślin w różnym wieku i wielkości. Co roku w naszej szkółce produkujemy ponad 1 000 000 roślin, odpowiadających najlepszym światowym standardom i normom jakościowym. Naszym roślinom stwarzamy optymalne warunki rozwoju. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że tylko wtedy możemy zaproponować Państwu doskonałą jakość. Zanim roślina trafi do klienta, jest kilkakrotnie przesadzana i przestawiana. W naszej szkółce rośliny nie stoją ściśle jedna przy drugiej. Dajemy im tyle miejsca, by mogły doskonale się rozwijać. Ogranicza to nam na tej powierzchni produkcję ilościową, ale my stawiamy na jakość, a nie na ilość. Nasze rośliny mają optymalne warunki wzrostu, dostęp do światła, najlepsze nawozy i wodę, gdy tylko tego potrzebują. Mamy własne, niezależne ujęcie wody i nowoczesny system nawadniania, który na większości powierzchni jest sterowany komputerowo.
Teren szkółki pojemnikowej jest przygotowywany do zamkniętego obiegu wody, której nadmiar spływa do odpowiednich zbiorników. Jest ona powtórnie użyta do podlewania i nie zanieczyszcza środowiska. Pielęgnowane w ten sposób drzewa i krzewy są kształtne, wyrośnięte i zdrowe. Proponujemy również różnorodne formy strzyżone i formowane. Wykorzystując sekator, nasi pracownicy są w stanie stworzyć rośliny o wyszukanych, oryginalnych kształtach. Takie ciekawostki powstają w wyniku wielokrotnego strzyżenia i przecinania czasem, nawet przez kilka lat. Mamy rośliny oryginalne i mało popularne. Jesteśmy na przykład jedną z nielicznych szkółek w Polsce produkującą perukowiec podolski wyprowadzony na pniu. Nie jest to roślina szczepiona, ale efekt żmudnej pracy. W ofercie mamy także modne i ciekawe rośliny szczepione, które powstają w naszym gospodarstwie. Proponujemy szczepione rośliny zarówno iglaste, jak i liściaste. Na jakość w dużym stopniu wpływają także warunki zimowania drzew i krzewów. W okresie jesiennym cała szkółka jest przygotowywana do zimowania. Rośliny są zestawiane i okrywane. Duża część materiału szkółkarskiego zimuje w specjalnych warunkach. Część roślin trafia w tym okresie do tuneli foliowych z ogrzewaniem gazowym i tam w odpowiedniej temperaturze czeka do wiosny. Mamy także przechowalnię, w której zimują rośliny oraz chłodnię, do której trafia materiał szkółkarski z tak zwanym gołym korzeniem. Taki system przechowywania i zimowania roślin ogromnie wpływa na ich jakość, a także ogranicza straty powodowane przez zimę. Ponad połowa roślin z naszej szkółki co roku trafia na rynki zagraniczne. Eksportujemy już od blisko 40 lat do 18 krajów. Współpracujemy z producentami, szkółkarzami w kompletowaniu materiału szkółkarskiego na eksport i do supermarketu. Rośliny ze szkółki kurowscy zdobią m.in. ogrody i miasta w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii, na Litwie, Łotwie, Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Białorusi, Kirgizji, Słowacji czy na Węgrzech. Rosną także w ogrodzie botanicznym w Chicago. W szkółce wyhodowaliśmy 8 nowych odmian roślinozdobnych, a kolejne są w obserwacji. To w naszej szkółce powstała m.in. ta oryginalna roślina, odmiana Berberis tumbergi Maria. Jest ona chroniona w Polsce, Unii i w Stanach Zjednoczonych. Odmiana ta jest poświęcona pamięci Marii, żony założyciela firmy Lucjana Kurowskiego. To piękny krzew o czerwonawych końcach młodych pędów, dużych, złoto-żółtych liściach z karminowym obrzeżeniem, a jesienią pięknie przebarwiający się na pomarańczowo-czerwony kolor. Nasza odmiana w konkursie nowości na międzynarodowej wystawie Plantarium w Boskop w Holandii w 2005 roku zdobyła brązowy medal. To u nas udało się wyhodować róże Magda i PTMR. W naszym gospodarstwie powstała odmiana tulipana Powiśle o dużych kwiatach z szeroką, żółto-złotą obwódką. Wyselekcjonowaliśmy jodłę odmiany Jan Paweł II, a ostatnio w naszym gospodarstwie udało się otrzymać kilka odmian cisa pośredniego. Marka, Jan Paweł II oraz Pamięci Katynia.